Diablo! Diablo! Diablo 3! Witam serdecznie. Ten klimat, to wykończenie, doskonałość. Naprawdę ta gra jest świetna, chociaż ma kilka minusów, może później o nich powiem. Ale ja nie jestem fanem takich gier, znaczy nie byłem. Teraz naprawdę ta gra mnie wciągła. Gdybym miał trochę więcej czasu, już bym miał prawdopodobnie maksymalny level. Dwukrotnie przeszedłem już tą grę na trudności normalnej. Trudność normalna w tej grze to w zasadzie jest strasznie prosta. Tam nawet nie trzeba wchodzić do domu aukcyjnego, wystarczy dropnięte itemki sobie zakładać i z głową trochę grać i nie ma problemu, przechodzi się grę. Na drugim poziomie, drugi poziom to jest koszmarny poziom. Na tym koszmarnym poziomie już raczej zaglądałbym do domu aukcyjnego, który jest naprawdę tutaj świetnie. Właśnie to jest moim zdaniem taki trochę minus tej gry. Chociaż tak naprawdę ja jeszcze nie doszedłem do takiego poziomu, bo tutaj te dwa poziomy, dwa razy, żeby przejść Diablo, to naprawdę tu się super można ubrać. Damy na to. Ma ktoś z was 30 level barbarzyńce i chce sobie na przykład znaleźć broń jednoręczną i na przykład maksymalna cena 1000 zł, czyli prawie nic, nie? Oczywiście wychodzi tu bardzo dużo różnych broni. Możemy sobie ustawić, że chcemy rzadkie, czyli takie z dużo bonami. Straszna ilość broni. Wybieramy, żeby na przykład dla nas ważna jest siła, nie? Żeby na przykład miała bon do siły 50. Pełno broni wyskakuje. I to za 1000, nie? Żeby jeszcze miała witalność, nie? Czyli szukamy witalność. 50. Szukaj. O! I mamy jeszcze tyle broni, czyli po prostu tutaj za bardzo małą sumę można sobie znaleźć bardzo fajne itemki, czyli mam level 30 i tutaj patrzymy, co tu jest, kurde, super topór, super buława, super, oczywiście jak widać moją broń po prawej, która ma troszeczkę więcej damage'u na sekundę, no. I w ten sposób można sobie... Oski ma nowy? O, siema Naku, słuchaj Naku, bo teraz kręcę filmik, może coś... masz teraz chwilkę czasu, byś coś powiedział za chwilę? Ale na jaki temat dokładnie? No, gry, nie? Swojej postaci. Ale jakieś konkrety trzeba podać, to dużo do gadania jest. No, ale nie, to spokojnie, pokrótce. W ogóle Kukunia też jest? Kukunia? Oskiego nie ma? Jestem. Oski jest na dole, ale on na razie tam gra ze swoimi jakimiś tam innymi ziomalami. To później najwyżej zagramy z nimi, dobra? To słuchajcie, to ja was zaproszę do gry. Pójdziemy na poziomie trudności tej piekielnej od początku i tam... Nie, to ja nie mogę tak. Czemu? No bo ja mam napisany quest. Aha. Aha, no fakt. No dobra. Jak skończymy jakiś akt, to... Dobra, no to słuchaj, no to najwyżej jutro ten bym cię poprosił, no dobra, to byśmy coś więcej powiedzieli z Oskimanem jeszcze, nie? No, no, no. Dobra, to ja kontynuuję na razie gadanie. W tej chwili nie będziecie mnie już słyszeć, bo wyłączę, bo spoko. Jestem na tym spiku, gdzie trzeba przyciskać, więc... O, już mnie nie słyszą. Dobra. Więc mówiłem, że dom aukcyjny, ble, 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 tu można wszystko kupić sobie fajnego. Dobra, nie będę kupował. A Kukunia jesteś, tak? No. No, no to co? No to zagramy trochę, pokażemy, co te nasze koksiarskie postacie robią. To czekaj, od początku wejdę. Zadanie, okej. Dobra, to jest początek gry na trudności piekielnej.
Czyli to już jest. To już jest trzecia trudność. Aż cuchnie tu od śmierci. Gwiazda jest. Dobra, to zaproszę kukunię. Dostaję zapro? Pojawił się nowy sprzymierzeniec, ale sługi piekła rosną w siłę. O, jak widzicie, jest kukunia, level 51, czarownik. To jest zdecydowanie inna postać niż wojownik. Wojownik to jest postać, która wbija się w potwory i rozpierdala, a czarownik chyba wali bardziej z dystansu, tak, kukunia? Się wyrywać z przodu, więc szybko się nim ginie z przodu. Trzeba dość dobrze, dużo biegać. Dobra. Ale jako support jest świetny, szczególnie na grupy potworów. A powiedz, jakie masz, jakieś fajne skille, możesz pokazać, coś tu wyskoczy na tego potworka? No, to się nazywa diamentowa skóra. Aha, laser Jedi. No i później jeszcze ja używam na przykład pancerz energii i on tam zwiększa. Aha, to jest ta mgiełka nad tobą, no, tak? No, zwiększa pancerz. A coś jeszcze masz? Rozwal te moby czymś. To jest deszcz, nie? Jakiś, no, kurde. No, to ale na słabe mobków, to kosi. No, hitem jest takim, że na przykład kiedyś miałem kombosa tam 400 coś za mnie na ręce. Znaczy, no, w jednym starcie. A co to było? No, awansowałem. Level? O, ja pierdolę. I tu, kurde, na wizji level jebłeś. No i wiesz? No, a ja tutaj na tym barbarzyńcy mam na razie ustawione takie sobie skille. Przybywam tu z powodu... Kapitanie Rumford, idzie tu więcej zmarłych. Czekaj, kukunia, ja teraz będę gadał, ty mnie nie będziesz słyszał, dobra? No, spokojnie. Bo niestety ten TS jest tak zorganizowany, że po prostu muszę przycisnąć przycisk, aby mówić. Czyli to jest poziom koszmarny. Jak widzicie, kukunia tutaj robi jakieś niezłe zadymy. Otworzyć bramę! O, pokażę wam moich kolegów. Tutaj mam takiego skilla, wzywam kolegów, którzy rozpierdalają wszystko dookoła. Zakarum popadło w niełaskę. Zakarum popadło... Jedi attack, ten laser to miażdży normalnie, tak to wygląda dziwnie. Zwany potocznie dezintegracją. No. Kukunia, gdzie jesteś? No tu sobie... No dobra, później się zakupy. No jak widzicie, to jest już... Więcej furii. To jest już poziom koszmarny, no ale mój barbarzyńca jest już troszeczkę wykokszony. Jak sobie krzyknę, to mi wzrosło, widać tutaj, życie i pancerz. Jak widać, mam sporo już pancerza, obrażeń, ponad prawie 5000, siła też spora i tak dalej. W itemkach głównie bazuję na sile i na witalności. No, w broni akurat nie mam siły i witalności, ponieważ ona ma zajebisty damage na sekundę i to po prostu jest w tej broni super. Ale tutaj w każdym itemku mam po prostu siłę, witalność. W biżuterii mam jeszcze taki bonek jak do obrażeń i na przykład 8 do 16. Patrzcie się, tutaj obrażenia mam na przykład 4600. Zdejmuję to. Mam tylko 4000, czyli taki głupi amulecik dodaje mi 600 obrażeń, ponieważ ten bon właśnie, oczywiście ma jeszcze 90 siły, ale to dodało mi 600, nie 90, ponieważ jest ten bon 8 do 16 obrażeń. Skille
tutaj ustawiłem na razie takie, chociaż zmieniam co chwilę. Tak jak mówiłem, jeszcze nie wiem wszystko o tej grze, więc kombinuję. Kukunia, ja mam pełny plecak, ja bym coś sprzedał, wiesz? No właśnie, właśnie to robię. No więc, oczywiście można brać jeszcze pomagierów, czyli tutaj, a to tam. Jak to możliwe, że dałeś się złapać? Czyli, nie wyglądasz na tak głupiego. Jak gram sam, mogę wziąć sobie na przykład takiego templariusza albo zaklinaczkę. Oczywiście trzeba im dać jakieś fajne eku, żeby dobrze ci pomagali. Teraz wiem, że każdy może. No w moim eku na razie nie ma nic takiego niezwykłego, legendarnego, ale jest to dosyć przemyślane eku, żeby było dużo życia, siły, dużo różnego rodzaju na przykład odporności na wszystkie żywioły, na moce tajemne, na obrażenia fizyczne i tak dalej, żeby ten mój po prostu wojownik barbarzyńca mógł po prostu wlecieć w grupę mobów i ich rozwalić. Chociaż no nie chcę mi się teraz zmieniać tych skilli, ale mam tutaj dosyć pasywne skille. To bym musiał pozmieniać, ale to jest początek tego aktu. Posprzedaję sobie troszeczkę. Zdarza się, że robi interesy. Tutaj niepotrzebne siła, inteligencja. Pierścień 41 inteligencji potrzebujesz, czy nie, nie koniecznie? Jaki? 41 do inteligencji. I tylko tyle. Tylko tyle dla ciebie. Nie, to nie. O, sprzedajemy. Witalność, zręczność. To jakaś tarcza, odpocznij się, żyłka. Sprzedajemy. O! To jest dobry pas. To trzeba zostawić na 55 level. Ma o wiele więcej pancerza niż mój. I ma, jak widać, dwa skille tylko dla barbarzyńcy, czyli 8 punktów do maksimum furii oraz obrażenia umiejętności grzmotnięcie. Czyli sobie mogę założyć ten skill i będzie 6% mocniejszy. Sprzedajemy. Błyskawic. Ale łuczek. Sprzedajemy. Oczywiście to niekoniecznie tak trzeba robić. Można to wszystko sprzedawać na aukcji, ale naprawdę takie itemki tam chodzą po 1000, więc to nie ma sensu tracić czas. Pozbywamy się tych itemków. Też dobre. O, to sobie zostawię. To sobie zostawię, bo jak widać ma plus 20% do obrażeń. Muszę to sprawdzić, bo być może to jest tak samo jak w Metinie, czyli średnie 20. Co tu mamy? Inteligencja. Buty 64 inteligencji, Kukunia, chyba też nie potrzebujesz, to? No, nie. Tu mamy jakiś mieczyk, jakiś coś tam. Słuchaj, mam fajny amulet dla ciebie, Kukunia. No. Plus 7 do 14 obrażeń, 63 inteligencji i 30 witalności. Ten plus 7 do 14 obrażeń prawdopodobnie podniesie ci o tyle procent obrażenia, więc to może być dobre. Wiesz co, ja potrzebuję na kradnięcie życia, bo mam coś takiego, patrz. Czekaj, ja też ci pokażę ten itemek. Zobacz sobie. O, taki z chęcią bym pierścień wziął. To tak. A pokaż go na chwilkę, zobaczę jak mi rośnie. Słuchaj, Kukunia, mówię ci, uwierz mi na słowo, będziesz walił o wiele, wiele więcej. O wiele więcej.
Ale wiesz co, tu nie chodzi o więcej, tylko to 106 punktów życia za każde trafienie mi daje to, że nie ginę, wiesz, bo wysysam życie. Aha, jeżeli z tego lasera jebiesz, nie? No, wiesz, rypię z lasera, jestem praktycznie nieśmiertelny. Dobra, słuchaj, weź sobie to, bo naprawdę moim zdaniem jest to dobry amulet. No dalej, pokaż, zobaczę, no najwyżej będę wymieniał. Zobaczę, podejdź, jestem koło kupca. No, co ja to robię? A słuchaj, chcesz na pierśnik 64 inteligencji plus 2 plus te gniazda? Mam 115 taki. Dobra, słuchaj, łap ten amulet, moim zdaniem jest fajny. No, 200 mi rośnie, 79 obrażenia. Nikt nie docenia wysiłku, jaki wkładam w zebranie tych wspaniałych. No to chyba dobrze, nie? Zobaczę, jak to w praktyce będzie. Wiesz, jak za bardzo słabo będę ssał życie, no to niestety. Albo ewentualnie sobie go zostawię jak jakiś inny przedmiot i wpadnie ssaniem, no zobaczmy. Co, już skończyłeś nagrywać? Nie, jeszcze coś nagram. Wejdziemy, coś porozpierdalamy, już możesz? No mogę, tak, już jestem gotowy. No to dobra, no to... To lecimy. No ja mam około 4700 w tej chwili, ale 3000 to już nie jest źle, nie? Jeszcze te rypane spodnie jakieś muszę. I pierścień. No pierścienia nie mogę dorwać, nawet na aukcji. A jak są, to taki ja kosmos, na przykład za 130. Podziwiam twoją pomszczę twoją. Wierzę ci. Atakują barykady! Plugawych matek! W ruinach przy drodze jest ich więcej! No, musiałbym zmienić skille, bo mam na razie takie ustawione na trochę trudniejszą planszę, bo już w zasadzie jestem trochę dalej w trzeciej trudności. Rzucę moich kolegów, którzy tu robią zadymę. Dobra, posprzątali wszystkich. Dobra. I poszli spać. Kurde, poczekaj trochę, albo iść tam rozwalę, ja sobie zmienię trochę skille, bo mam bardzo pasywne, a to jest troszeczkę zbyt jeszcze te potworki łatwe dla mnie. To sobie zostawię, no to zmienię. Czekaj. Co by tu lać na lewy przycisk myszy? O, może przytłaczający atak strzelę. Dobra, to grzmotnięcie zostawię, bo mi się podoba. Zawsze tu wydawałem amok, ale teraz... O ja pierdzielę, że mi się pomóc, ale dżihad. Gdzie? Do środka. Potrzeba więcej czasu. Wróciłem do zdrowia. Ale była w topach chyba. Nie jestem kurniane skile, nie mogło im dać. Bo słuchaj, bo to był ten... jakiś poważny zawodnik, nie? No wiem, tylko wiesz, takie stali kombo, że nic nie mogłem im robić. Odporność na magię i kurde... To znaczy, słuchaj, bo ci pomagierzy, oni mieli taką osłonę,
tu oni po prostu znikali dopiero jak rozwaliliśmy tego szewka, nie? Dobra, tu już nic nie ma, żadnej skrzyni. No tu krzyknę. Ten krzyk działa też na współ, tak samo jak o, ten skill. No słuchajcie, to już jest trudność, piekło, piekielna trudność, więc tu już te potworki, dosłownie każde, nie są już takie proste. Potrzeba więcej czasu. Dobra, jeszcze sobie zmienię, czekaj, jaki skill ten pierwszy. Tam nie zgin, dobra? Nie bój się. Zamiast ten skill przezwyciężenie bólu, który jest fajnym skillem. On tak widać po prostu chroni przed większością tych. A właśnie, sobie może Sandokana gdzieś walnę. To też zmienię na... Czekajcie. Czyli zamiast okrzyku... A, okrzyk poszedł. Tu na jedynkę mogę dać... No może dam ten skok. Na dwójkę mam... To mi się bardzo podoba, ten odwet. Ale zamiast krzyku... Zamiast odwetu damy Sandokana. Sandokan tu jest. A zamiast krzyku... damy wulkanik, który jest świetny dla takich statycznych bossów. Dobra, Kukunia, lecę za tobą. No. Kukunia. Czekaj, rozdaję. No i... Po prostu... Czekaj, spróbuję ich ogniem, zobaczymy. Na tym poziomie trudności już trzeba troszeczkę uważnie grać. Potrzeba więcej czasu. O! To jest Sandokan. Sandokan to jest taka... Szybsza wersja mnie, bo ma więcej wszystkiego, więcej życia, pancerza, chyba, już nie pamiętam co tam Sandokan daje, związków, moje potem, nie to, Sandokan jest tutaj, dobra, Sandokan jest fajny, i tu strzelamy z tego, i to jest trzęsienie ziemi, to miażdży też. Jak tu ktoś stoi na tym, no to ginie. Oczywiście to jest dopiero pierwszy akt. Jest dosyć prosty jak na tej trudności. Myślę, że na następnej trudności końcowej, czyli chyba to jest absolutna trudność, nie pamiętam już dokładnie. O! To tam podobnoż moby biją o wiele, wiele razy mocniej niż tutaj. Dobra, chyba tam. To słuchaj, Kukunia, przejdziemy szybko to i skończę na dzisiaj nagrywanie. No, spoko. Dzisiaj nie miałem w ogóle czasu grać, jest 22. Dopiero byłem na wyborach Miss pod Beskidzia. No, chyba sobie wezmę podkę. Wciąż czekam. Leczyłem się. Sandokan jest niezły. Stare Tristan.
ziemią. Potrzeba więcej czasu. Puszczę mu ten. O! Tak ładnie zginął. Dobra, i wracamy. O, czekajcie, co to jest? Coś pamiętam, że tu jeszcze gdzieś skrzynia. Tu chyba gdzieś skrzynia gdzieś była, nie? No i boss, bo coś go nie widzę. W ciemnej piwnicy? No, ale zobacz. Trzeba więcej czasu. A jak zmienię na amok... A, dobra. Zawsze z amokiem grałem, a teraz właśnie gram z grzmotnięciem. O wiele wolniej wali. A, dobra. Księga kowalstwa. Dobra, słuchajcie, jestem trochę zmęczony po dzisiejszej pracy. Dopiero, tak jak mówię, o 22 przyszedłem do domu. Chciałem coś nagrać, więc pokazać wam, na jakim poziomie jestem na razie w tej grze. Ale jutro, tak jak słyszeliście, kolega Naku, kolega Oskiman, którzy znają się bardzo dobrze na tej grze, coś pomogą, powiedzą, opiszą swoje postacie, czyli chyba szamanem Granaku, a Oskiman... Gdzie jest ten Oskiman? Tu jest Oskiman... O jak super ekspem za durnego questa, o ja! Łowczyni demonów Oskiman i Naku. I Naku tu jest. O, Naku, śmieszna maska. Z buławą chodzi. Ciekawa, musi tam mieć dużo inteligencji chyba. I co on to robi? Z jakąś lalką. Ale faktycznie, no Naku jest naprawdę też niezły. Dobra, no to to słuchajcie, jutro coś powiem więcej na temat tej gry. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.